Czy wiedzieliście, że w Rudawach Janowickich mamy jeziorka naturalnie kolorowe i są jednym z 7 cudów Polski? Mamy miejscowość, która była i nagle zniknęła, a do dzisiaj jest tam browar z przepysznym piwem. Mamy gotyckie ruiny zamku oraz 7-metrowej wysokości krzyż stojący na szczycie góry jako symbol miłości księżnej dla księcia. Witamy w Rudawach Janowickich. Jedną z największych atrakcji turystycznych Rudaw Janowickich są kolorowe jeziorka. Możemy tu samochodem dotrzeć albo dojechać pociągiem, ale to bardziej opcja dla wytrawnych turystów, bo ze stacji tutaj parę kilometrów trzeba przejść. Samo miejsce jest wpisane na 3. miejscu 7 cudów Polski. Dawna kopalnia pirytu, czy raczej siarki, porzucona na początku XX wieku. Ale jak wiemy, gdzie człowieka nie ma, tam natura harcuje. Wszystkie dziury zalała albo deszczówką, albo potokami, tworząc swoje największe dzieło sztuki. Mamy aż 4 kolory. Żółty, niebieski, zielony i to za mną purpurowe. Kolor wziął się właśnie od siarki. Zresztą spacerując po tunelach, czuć jej zapach do dnia dzisiejszego. Sama woda przy brzegu nasycenie siarki ma niewielkie, ale po środku przy dnie, tam gdzie jest ten charakterystyczny kolor, to jest w zasadzie kwas siarkowy, więc odradzamy kąpiel, bo w najlepszym przypadku wyschnie nam skóra. Zanim wyruszymy do Miedzianki, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli wasz sąsiad wziął potężny kredyt, wyjechał na lazurowe wybrzeże, a teraz chwali się zdjęciami, utrzyj mu nosa. Przyjedź w Rudawy Janowickie nad błękitne jeziorko. Taniej, mniejsze tłumy, a lazurowe wybrzeże tak samo piękne na zdjęciach. Miedzianka, malutkie miasteczko, które było najmniejszym miastem w całych dawnych Prusach. Od XII wieku wydobywano tutaj miedź, jak sama nazwa mówi, ale bardziej miejscowość zasłynęła z wydobycia rudy uranu. Podobno z naszego dolnośląskiego uranu została zbudowana pierwsza radziecka bomba atomowa. Szkody górnicze w latach 70. były tak tragiczne, że waliły się kamienice. Władze centralne stwierdziły, że nie odbudujemy. Zbudowali jednak osiedle w Jeleniej Górze w stylu baroku moskiewskiego, czyli z wielkiej płyty, i tam większość ludzi się przeniosła. W Miedziance były aż 2 kościoły, ewangelicki i katolicki. Ten pierwszy niestety nie przetrwał do dzisiaj, drugi służy do teraz. I pod wieloma względami jest unikatowy, chociażby ze względu na drogę krzyżową wykutą w piaskowcu, gdzie w każdej scenie uczestniczą górnicy. W latach 40. mechanizm zegarowy został zdjęty z wieży, a na jednej ze ścian wskazówki pokazują dokładną godzinę, w której zegar został uśpiony na zawsze. Zbudowano browar, który tak naprawdę kontynuuje tradycje browarnicze liczące sobie kilkaset lat. Najlepszym dziełem tego miejsca jest napój o nazwie Cycuch Janowicki. Skąd się wzięła nazwa? Trudno stwierdzić, ale my tam teraz idziemy, a pożegna nas krzyż, który pragnie, żebyśmy tą miejscowość zapamiętali, z łacińskim napisem memento, czyli
pamiętaj. Jesteśmy. Te idealnie widoczne z Miedzianki Góry Sokole. Ułamek sekundy i możemy być na szczycie. Są to góry dla ludzi, którzy lubią pięknie i szybko, ponieważ nieopodal jest Trzcińsko, gdzie dojeżdża pociąg, a ze stacji 40 minut i jesteśmy. Góry łączą w sobie romantyzm, ponieważ w XIX wieku żyła tutaj para książęca, gdzie ona pochodziła ze Szwajcarii. Więc on dla niej wzniósł leśniczówkę w stylu tyrolskim. Ona go tak kochała, więc na Krzyżnej Górze postawiła krzyż 7-metrowej wysokości. Współcześnie jest to Mekka dla spacerowiczów, a zwłaszcza wspinaczy. Tutaj swoją przygodę rozpoczynała między innymi pani Wanda Rutkiewicz. Kobieta, pierwsza Europejka, która zimą zdobyła Mount Everest. To tyle o górach Sokoli. My teraz pędzimy do średniowiecza, do zamku Bolczów. Wystarczy 40 minut, aby dotrzeć tutaj z Janowic Wielkich, do których dojedziecie oczywiście pociągiem. Zamek Bolczów stojący w centrum Rudaw Janowickich. Kiedy powstał? W XIV wieku. Zgodnie z legendami funkcjonował tutaj, a raczej grasował, srebrny kusznik. Czemu srebrny? Ponieważ groty jego bełtów były wykonane z czystego srebra. Bronił słabszych, biednych, odpowiednich Wilhelma Tella, tylko ten nasz z Dolnego Śląska. Co jest ciekawe, wygrał turniej i Bolko II nakazał mu zbudować ten zamek, żeby bronić Miedzianki, miejscowości, w której dzisiaj byliśmy. Funkcjonował do XVII wieku, kiedy go zdobyli Szwedzi, od tego czasu, no niestety, ruina. Na początku XX wieku była tutaj wyborna karczma, która wodę czerpała z deszczówki. Obecnie ruina, jedna z najlepiej położonych w całych Sudetach. Trzeba ją zobaczyć. I wyjeżdżamy powolutku z Rudaw Janowickich. Z gór zabierzemy was do miejsca, gdzie będzie odrobina dla ciała i dla ducha. Dla ciała dolnośląski szlak piwa i wina, a dla ducha zobaczymy, co ma wspólnego Trzebnica z patronką Dolnego Śląska. Do zobaczenia.